Bóg każdego człowieka powołuje do tego, co piękne i dobre. Ale to, co nas otacza, nie zawsze nam pomaga w realizowaniu tego powołania. Stanisław Kostka doświadczył tego w bardzo znaczny sposób i nie znajdując i zrozumienia, i pomocy w realizowaniu tej drogi powołania, którą odczytał i do której go Matka Boża też zaprosiła, postanawia, wiedząc, że jego rodzice się nie zgodzą i dialog tutaj nie ma najmniejszego sensu, postanawia więc zniknąć i uciec. I mówi się o tym, że to właśnie ucieczka młodego Stanisława. Tak się ten rozdział jego życia określa. Ucieczka. Jednak myślę, że warto się zastanowić, czy słowo ucieczka do końca ukazuje to, o co tam chodziło. Dlatego, że chyba dobrze jest spojrzeć, że to był krok w kierunku dobra. To był krok w kierunku poszukiwania możliwości realizacji dobra i piękna, powołania, łaski. On nie uciekał od kłopotów. On jeszcze bardziej w kłopoty, w pewnym sensie, po ludzku mówiąc, wszedł. 650 kilometrów w XVI wieku, młodzieniec, samotny, w przebraniu, bojący się, że zostanie złapany. Nie ma żadnego SMS-a, nie ma żadnego telefonu, nie ma żadnego Facebooka. Nigdzie nie zadzwonisz po pomoc. Do nikogo nie możesz się odezwać. Oto gdzieś jestem, wyślesz mu zdjęcie, poprażysz gdzie i przyjedźcie, zabierzcie mnie. Albo zadzwonisz i powiesz, przelejcie mi parę złotych gdzieś tam do banku, to sobie odbiorę, będę miał na dalszą drogę. Nic z tych rzeczy. Pójście w ryzyko. Pójście w niewiadome, co się wydarzy. Pójście do obcych ludzi, których się wcześniej nie znało. Tu Stanisław pokazuje właśnie, jak to jest ważne, żeby człowiek w swoim życiu potrafił dążyć do dobrych celów z uporem. Być może, że wzór tego, jaki on był uparty w dążeniu do dobra, przyczyniało się i do tego, że błogosławiona Karolina, która bardzo wielkim szacunkiem otaczała Stanisława Kostkę, czerpała od niego tę moc i ten przykład, ten wzór bycia też upartą osobą w dążeniu do dobra. To dążenie do dobra jest cechą świętych błogosławionych, ten upór. Ale nie tylko, że jestem uparty, ale to wiąże się z tym, że jestem odporny na to wszystko, co chce mnie oderwać od tej drogi. Że nie ulegam pewnym naciskom i jakiemuś terroryzmowi opinii publicznej, namowom znajomych. Nie ulegam. Mam wewnętrzną wolność. To jest, jakimi wartościami się więc żyje. Było tak, że przecież widzimy, że Stanisław Kostka, on wyruszył na emigrację. On opuścił kraj, nie wrócił. Ale nie pojechał na emigrację dlatego, że szukał sławy, pieniędzy, rozgłosu, nowych znajomości, sensacji. Nie. On też nie był osobą, która była politycznie prześladowana, że jakaś władza się pojawiła i teraz po prostu innych z kraju wygnali. Mało tego, on udaje się na taką duchową emigrację właśnie w celu realizowania wartości duchowych, co musiał wiedzieć, będzie wiązało się z tym, że będzie wydziedziczony z majątku rodzinnego. Że te wszystkie dobra już nigdy nie będą jego udziałem.
Błogosławiona Karolina też miała propozycję wyjechania do pracy za granicę, do Niemiec, do Stanów, ale mówiła, że musi zostać razem z rodziną, rodzeństwem, bo jest tutaj potrzebna, że po prostu tu też trzeba w ten sposób widzieć wartości. Czyli dostrzegamy, że święci błogosławieni i w tym przypadku wyraźnie Stanisław Kostka pokazują na inny świat wartości. Oni mówią, otwórz oczy, do wyższych rzeczy jestem stworzony i wyższym rzeczom chcę służyć, nie tym doczesnym. Takie przesłanie było właśnie motywem Stanisława w jego działaniach i zachowaniach. To więc pójście też na ryzyko. Dzisiaj młodzi ludzie boją się podejmować decyzji. Trudnych decyzji. On chce mieć wszystko pewne. Mówi, nie ożenię się, nie wezmę sakramentu małżeństwa. Ona mówi, nie wyjdę za mąż, nie przyjmę sakramentu małżeństwa, bo nie wiadomo, co będzie. Będzie się jeszcze rozpadnie i co wtedy. Nie chcą podjąć się odpowiedzialności za przyszłość, za decyzję. Boją się niestałości, że coś będzie inaczej. I tutaj właśnie święty Stanisław Kostka jest tym kimś, kto mówi, że idąc w kierunku dobra, trzeba też umieć mieć odwagę podejmować trudne decyzje. I tu także może być, że święty Stanisław Kostka to taki patron trudnych decyzji, o czym też wspominał o tych problemach i tym temacie święty Jan Paweł II, kiedy mówił o Stanisławie Kostce. Jakby kontynuując tego ducha Stasia Kostki na Westerplatte do młodzieży w czasie pielgrzymki do Polski, Jan Paweł II właśnie mówił, że młodzież powinna od siebie wymagać, nawet gdyby inni od was nie wymagali. Musicie od siebie sami wymagać. Jeżeli masz cel, dobry Boży cel, to trzeba też na to popatrzeć, że moje dążenie jest do, dążenie ku czemuś, ale to też zakłada, że trzeba od czegoś odejść, trzeba od czegoś do kogoś wyemigrować. Trzeba po prostu umieć też podejmować trudne, ale często bardzo potrzebne i ważne decyzje.